Dzień dobry. Zrobiłem kiedyś taki odcinek Płazy, które polowały na dinozaury. Udowodniłem w nim, że w Mezozoiku żyły temnospondyle, które były w stanie upolować dinozaury. Inny mój film o Deinozuchu, jeden z największych krokodyli, też był w stanie upolować dinozaura i to dużego, być może nawet kilkutonowego. Zawsze się mówi o tym, że ssaki w Mezozoiku żyły w cieniu dinozaurów. A takie eksponaty jak na przykład ząb wczesnego triasowego ssaka, który oglądałem w Muzeum Paleontologicznym w Lisowicach na Śląsku, tylko mogą nas przekonać w przeświadczeniu, że ssaki były maleńkie. Ten ząb ogląda się przez szkło powiększające. Zazwyczaj mówi się, że ssaki Mezozoiku były wielkości myszy, ryjówki, ewentualnie kota. Jednak dziś chciałbym wam opowiedzieć o trochę większym przedstawicielu. Tak dużym, że byłby w stanie zapolować na dinozaura. Mało tego, mamy dowody, że takim się pożywiał. Posłuchajcie o Repenomamusie. Zapraszam. Zanim zaczniemy, kilka słów podziękowania do moich patronów. To w dużej mierze dzięki tym osobom, które wspierają projekt, mogę realizować moje pasje i opowiadać wam o różnych kwestiach związanych z historią Ziemi. W tym momencie tworzę to wszystko sam. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, a jeśli to, co robię dla ciebie, również stanowi jakąś wartość i oczywiście masz takie możliwości, to będzie mi miło, jeśli zajrzysz na mój profil na portalu Patronite. Dzięki takiemu wsparciu jestem w stanie kręcić lepsze, dłuższe odcinki, a docelowo, jak uda mi się zbudować własne studio i zatrudnić kogoś do montażu na stałe, to będzie ich także dużo więcej. Link do Patronite znajdziecie w opisie tego filmu. Repenomamus to ssak żyjący we wczesnej kredzie około 125 milionów lat temu. Jego skamieniałości wykopano w formacji Liaoning w Chinach. To jest to miejsce, gdzie znaleziono bardzo duże ilości skamieniałości opierzonych dinozaurów. Wielokrotnie już o nim w moich filmach wspominałem. Repenomamus należał do rodziny ssaków już dawno wymarłej. Nie dotrwała ona nawet do wymierania kredowego. Ta rodzina nazywa się, uwaga, trudna nazwa, Gobiconodontidae. Wymarcie tej rodziny ssaków zbiega się z wymieraniem na granicy wieków Cenomanu i Turonu, które miało miejsce 93-94 miliony lat temu. To nie jest wymieranie należące do Wielkiej Piątki, ale ci, którzy interesują się historią Ziemi, mogą kojarzyć je ze zniknięciem ichtiozaurów oraz pliozaurów z mórz. Ssaki ze wspomnianej rodziny pod względem rozmnażania bardziej przypominały torbacze lub stekowce niż łożyskowce. Repenomamus reprezentowany jest przez dwa gatunki. Pierwszy z nich został odnaleziony w 2000 roku. Nazwano go Repenomamus robustus. Drugi gatunek, którego okaz znaleziono 5 lat później, jako że był większy, nazwano Repenomamus giganticus. Pewnie ta nazwa gatunkowa kojarzy wam się z jakimś gigantycznym zwierzęciem. Czy Repenomamus był gigantyczny? I tak, i nie. W porównaniu do innych mezozoicznych ssaków był wyjątkowo duży. W porównaniu do innych zwierząt, jakie kojarzymy z kredą, był niewielki. Mniejszy gatunek porównywalibyśmy wielkościowo do kota, ale ten większy do borsuka. Jak na razie jest to największy ssak mezozoiczny, jakiego odkryliśmy. Osiągał około metra długości i 12-14 kg masy. Jego czaszka miała około 16 cm długości. Typowe ssaki tamtych czasów miały czaszki o długości w przedziale od 1 do 5 cm. Widać wyraźną różnicę. Takie rozmiary ciała oraz budowa czaszki, która była wyposażona w mocne, spiczaste zęby, może świadczyć o tym, że Repenomamus był drapieżnikiem. Być może rywalizował o pożywienie z dinozaurami. W tym czasie na tym terenie żyło wiele dinozaurów z grupy dromeozaurów, potocznie nazywanych raptorami. Wiele z nich było mniejsze od bohatera dzisiejszego odcinka. Przykładem może być chociażby Gracilliraptor osiągający około metra długości, ale ważący zaledwie 1,5 kg. Repenomamus, jeśli mielibyśmy na podstawie skamieniałości, a także porównania do obecnie istniejących gatunków powiedzieć, czym się żywił, pewnie wymienilibyśmy owady, ryby, mniejsze ssaki.
Jednak dostaliśmy olbrzymią wskazówkę w skamieniałym szkielecie, dodajmy, że jest niemal kompletny. Okazuje się, że w miejscu, gdzie znajdował się żołądek zwierzęcia, znaleziono skamieniałe, nie do końca strawione resztki posiłku tego ssaka. A tym posiłkiem był dinozaur, dokładniej młodociany psitakozaur. Psitakozaury to dinozaury należące do ceratopsów, czyli do tej samej grupy, co dobrze wam znany triceratops. Jednak psitakozaury były o wiele mniejsze i, co ciekawe, dwunożne. Psitakozaury to jedne z najlepiej poznanych ceratopsów. Mamy mnóstwo szkieletów osobników młodych i starych, reprezentowanych przez różne gatunki. Największe psitakozaury dorastały do około 2 metrów długości. Na takiego dinozaura bohater dzisiejszego odcinka nie mógłby zapolować, ale na piskle czemu nie? I jak wiemy ze skamieniałości, zwierzę się takimi pożywiało. Ofiarę Repenomamusa oszacowano na 14 cm długości. Rozpoznano zęby, kończyny oraz czaszkę młodego dinozaura. Co ciekawe, zęby były już trochę starte od gryzienia pokarmu, a to oznacza, że nasz bohater z pewnością nie pożywiał się zarodkiem pochodzącym z jaja, tylko już wyklutym psikatozaurem. Oczywiście istnieje pewne prawdopodobieństwo, że Repenomamus nie upolował, tylko znalazł martwe zwierzę, jednak budowa ciała tego ssaka świadczy, że nie miałby on problemu z upolowaniem takiego dinozaurzego pisklęcia. Psitakozaury jako młode zazwyczaj przebywały w grupach, którymi opiekowali się rodzice. Repenomamus raczej nie robiłby ataków na gniazdo, mógłby zostać stratowany przez rodziców, którzy byli od niego dwa razy więksi, jednak być może porywał pisklęta, które odeszły zbyt daleko od gniazda. Co ciekawe, Repenomamus nie jest jedynym ssakiem, któremu przypisywane jest polowanie na dinozaury, choć jak na razie jest to najklarowniejszy przykład. W innych przypadkach mamy poszlaki, które wskazują na taki rodzaj drapieżnictwa. Warto tutaj przywołać polski akcent. 75 milionów lat temu żył rodzaj teropoda Archeornithoides o niepewnej przynależności systematycznej. Odkryto go na pustyni Gobi, a badania nad nim prowadził m.in. profesor Andrzej Elżanowski, który zauważył, że nieliczne kości wykazywały ugryzienie. Ślady zębów dopasowano do zwierzęcia nazwanego Deltateridium. Był to torbacz wielkości łasicy, osiągający 15 cm długości. Lubimy myśleć, że dinozaury były posterachem mezozoicznych środowisk. Jednak w naturze nic nie jest tylko czarne lub tylko białe. Dinozaury jako grupa na pewno zdominowały środowiska lądowe, jednak niektórzy przedstawiciele padali ofiarami innych zwierząt. Płazów, krokodyli, a także ssaków. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Polecam przypomnieć sobie inne filmy dotyczące dinozaurów. Jeszcze raz zapraszam was do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie wiele ciekawych linków dotyczących mojej działalności, w tym link do portalu Patronite oraz mojego sklepu internetowego. Do zobaczenia następnym razem.